Witajcie, kochani. Nadaję dzisiaj dla Was z przepięknego zakątka nad jednym ze stawów w Dolinie Baryczy, w miejscu, w którym tak naprawdę jeszcze nigdy nie byłam. Pierwszy raz tutaj jestem. Wędrowałam aleją brzozową. Spotkałam motylki, cytrynki, mnóstwo trzmieli, które zbierają chyba pyłek na baziach wierzbowych, które w tej chwili kwitną. I w tle słyszę odgłosy gęsi, kaczek, spotkałam dwa jelenie, żurawie. W tej chwili sobie siedzę na takiej pięknej, omszonej brzozie, która jak gdyby specjalnie dla mnie przygotowała wymoszczone siedzenie. Teraz coś tam łopocze z tyłu. Nie wiem, czy uda się zobaczyć, co. No i chyba nie. Musiałabym przejść przez te trzciny, szuwary, żeby jakoś Wam pokazać, co tam łopocze skrzydłami. Ale chciałam Wam powiedzieć, żebyście w tym czasie epidemii, gdzie straszą Was cały czas, że macie siedzieć w domu, gdzie się martwicie, jak to będzie, co to będzie, polecam wyjść jednak na spacer, jeśli nie rodzinny, to w pojedynkę, w dwójkę, bo to jeszcze nam wolno. I po prostu odetchnąć normalnością, bo tu, w przyrodzie, wszystko idzie swoim starym trybem. I jest ona dla nas po to, żebyśmy mogli korzystać z energii drzew, z energii, jaką niosą kojące dźwięki, choćby ptactwa, które po prostu jest rozświergotane. I żeby odpocząć na jakimś pieńku, przytulić się do konara, poprosić drzewa o dodanie nam sił w tym po prostu trudnym dla nas czasie. Ja, wiedźma z Doliny Baryczy. I przy okazji chciałabym z wielką wdzięcznością słów kilka powiedzieć do wszystkich, którzy wspierają moją nową książkę, która powstaje we współpracy z Mirkiem Owczarkiem ze Żmigrodu. Również mieszkańca Doliny Baryczy, że bardzo, ale to bardzo doceniamy, że nawet w tym trudnym czasie, kiedy nie wiemy, co będzie jutro, wspieracie kulturę, wspieracie nasze literackie igraszki, poczynania. I dzięki Wam Klechta Truskawkowa jest w tej chwili przygotowana do druku i już za dosłownie kilka dni trafi do drukarni i rozpocznie się proces wydania tej klechdy, na którą wszyscy czekacie. Kłaniam się pięknie z Doliny Baryczy i życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, pomyślności i spokoju przede wszystkim.